Niewiarygodne wręcz, ile dzięki swojej wytrwałości potrafi zdziałać jedna nastolatka. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc. I dobro, witam was bardzo serdecznie. Tak choć jesienna aura zachęca nas bardziej by siedzieć w ciepłym, przytulnym mieszkaniu, to jednak dzisiaj troszeczkę o bieganiu będzie, troszeczkę o bieganiu i o tym, co pewna nastolatka wybiegała. Wybiegała pomimo cierpienia, pomimo bólu, pomimo różnych przeciwności. Tak, a ta historia z życia wzięta została zaczerpnięta z książki Balsam dla Duszy. Posłuchajcie, co można osiągnąć przez wytrwałość, przez to, że się człowiek nie poddaje, ma cel, ma ideę i dlatego dobrego celu, dobrej idei się poświęca. Jimmy Wilson z zapałem uprawiał poranny jogging. Pewnego dnia jego córka Petty. Uśmiechnęła się do niego słodko i oznajmiła nieśmiało: Wiesz, tato, nie masz pojęcia, jak bardzo chciałabym z tobą biegać. Obawiam się tylko, że mogłabym dostać ataku. Petty chorowała na padaczkę. Jim nie przejął się jej obawami. Nawet jeśli przytrafiłby ci się, wiem, jak ci pomóc. No to jak? Biegniemy? Petty nie trzeba było zachęcać. Codziennie rano wyruszali więc oboje. Ciesząc się ze wspólnie przeżywanych chwil, ponieważ zaś napad choroby, którego Petty tak się bała, nie nastąpił ani razu, poczuła się pewniej i postanowiła podnieść poprzeczkę. Tato tym razem jej głos brzmiał rezolutnie Chcę pobić rekord. Chcę pobić kobiecy rekord świata w biegu długodystansowym. Jim powertował w księdze rekordów Guinnessa i odczytał, że najdłuższy dystans, który pokonała kobieta, wynosi 80 mil. Nie zastanawiając się długo, Petty oświadczyła: W pierwszej klasie szkoły średniej przebiegnę z Orange County do San Francisco, około 400 mil. Na drugim roku, ciągnęła: Dotrę do Portland w Oregonie, ponad 1500 mil. Potem dobiegnę do St. Louis około 2000 mil, a na ostatnim roku dotrę do Białego Domu ponad 3000 mil. Zważywszy na chorobę Petty, uznać można, że nie brakowało jej ani ambicji, ani entuzjazmu. Petty powiadała, że epilepsję uważa jedynie za drobną niedogodność i stara się skoncentrować nie na tym, co utraciła, lecz na możliwościach, którymi nadal dysponuje. Jeszcze tego samego roku Petty pokonała dystans 400 mil, biegnąc do San Francisco. Ubranej w t-shirt z napisem Kocham padaczkę Petty towarzyszył tato, mama i pielęgniarka, za którymi toczyła się furgonetka medyczna na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Na drugim roku do kibiców dołączyli jej szkolni koledzy i koleżanki. Zamontowali ogromny transparent z napisem Dalej, Petty, dalej, który od tamtej pory stał się jej credo. Książka, którą napisała, nosi właśnie taki tytuł. Podczas swego drugiego maratonu do Portland, tym razem Petty złamała kostkę w stopie. Lekarz nakazał jej przerwać bieg i stwierdził Trzeba będzie założyć gips, by zapobiec trwałym uszkodzeniom. Pan mnie nie rozumie, doktorze, odpowiedziała. Ten maraton to nie jakiś tam kaprys, ale przecudowna obsesja. Nie robię tego dla siebie. Robię to dla innych, by rozerwać łańcuchy, które krępują tylu ludzi. Nie może Pan zrobić czegoś, by mogła kontynuować bieg. Można było usztywnić nogę specjalnym przylepcem, lecz zabieg był niewiarygodnie bolesny. Poza tym stopa mogła pokryć się pęcherzami. Petty to nie przeraziło. Nie zwlekając, przystała na propozycję lekarza. Dobiegła do Portland. Przez ostatnią milę towarzyszył jej gubernator Oregonu. W gazetach pojawiły się nagłówki superbiegaczka Patti Wilson ukończyła maraton na rzecz walki z epilepsją w dniu swych 17 urodzin. Po czterech miesiącach niemal bezustannego maratonu, który wiódł z zachodniego na wschodnie wybrzeże, Patty dotarła do Waszyngtonu. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, z którym się spotkała, powiedziała: Chciałam, by wszyscy zrozumieli, że chorzy na padaczkę to normalni ludzie, którzy prowadzą normalne życie. Opowiedziałem tę historię nie tak dawno temu podczas jednego ze spotkań, które prowadziłem. Podszedł wówczas do mnie potężny mężczyzna i ze łzami w oczach wykrztusił, wyciągając do mnie swą silną, ogromną dłoń, Mark. Nazywam się Jim Wilson. Petty to moja córka. Powiedział, że dzięki staraniom Petty zebrano dość pieniędzy, by otworzyć 19 centrów dla epileptyków w całym kraju. Każde centrum zaś to wielomilionowa inwestycja. Jeśli więc Petty Wilson dokonała tyle, mogąc tak niewiele, ileż uczynić możecie wy, którzy jesteście w pełni sił. Petyj uczyniła tak wiele, mogąc tak niewiele. Być może nikt z nas nie będzie biegał maratonów, być może nasze działania nie przyczynią się do powstania wielu ośrodków rehabilitacyjnych dla osób chorych na, na różne schorzenia, ale to, co możemy zrobić, to na pewno pomagać sobie, patrząc na, na ludzi żyjących obok nas. To jest też czasami wielki heroizm i wielkie bohaterstwo. Zobaczyć drugiego człowieka w potrzebie. Nie tego, żyjącego gdzieś daleko. Ja czasami jestem też pełen podziwu osobom, które, które systematycznie pomagają różnym fundacjom, wysyłają różne środki po to, by pomagać ludziom, dzieciom na innych kontynentach, w innych krajach. Przecież teraz. No, 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 ogromne serce okazujemy tym wszystkim, którzy przychodzą do nas z Ukrainy. To jest, to jest niezwykle ważne i to jest, to jest niezwykle cenne i to no, nie, nie da się tego przeliczyć na, na żadne pieniądze, ale słuchajcie, trzeba też umieć dostrzec tego żyjącego obok mnie. To jest też bardzo ważne, słuchajcie. To jest też niezwykle ważne, by ujrzeć, by zobaczyć, by dostrzec. Tego człowieka, który, który żyje obok mnie. On też potrzebuje pomocy. On też potrzebuje mojego wsparcia. Czasami nie wiemy, jak pomóc. Czasami, czasami stajemy, stajemy bezradni. Oczywiście, my nie jesteśmy specjalistami od tego, żeby, żeby udzielać jakiejś fachowej, fachowej pomocy, ale można też pomóc tym, którzy zajmują się tymi osobami. Zobaczcie, są różnego rodzaju ośrodki, które troszczą się o, o, o biednych, o głodnych, o tych, którym, którym jest zimno teraz, w tym okresie, jesień. Potem przyjdzie zima. Jest wiele, wiele ośrodków prowadzonych czy, czy przez zakonników, przez siostry zakonne, przez, przez różne organizacje, które pomagają tym biednym ludziom. I można, jeżeli sami nawet nie możemy pomóc tym, tym osobom, wesprzeć te, te ośrodki. By, by pomóc tym ludziom, którzy najbardziej potrzebują pomocy. A można, można zwyczajnym gestem pomóc sąsiadowi, sąsiadce, którzy, którzy żyją obok nas, zapytać się, czy nie potrzebują jakiejś pomocy, może zakupy im zrobić, może, może zatroszczyć się w jakiś sposób, bo, 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 bo może mają zimno, bo może, może potrzebują jakiejś innej pomocy, może lekarza. Trzeba się o siebie nawzajem troszczyć. Trzeba się o siebie nawzajem troszczyć. Słuchajcie, z, z tą zachętą kończę to dzisiejsze nasze spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego, dobrej, błogosławionej nocy.